Mamy tu jakieś puszki? Mamy chyba i to sporo. No ale to już zobaczymy rano. Dawaj spać. Czekaj, właśnie rzeczy myję sobie. Nie mogłeś tego rano zrobić? No nie. Czemu nie? Bo wtedy to był speedrun do miasta. Kiedy był speedrun do miasta? Ja przecież ledwo zjeść dążyłem. Ale ja mówię, że rano, następnego dnia. A, to mogłem wtedy i... No. W sensie, że teraz jakbyśmy poszli spać, nie? Bo teraz ja na ciebie czekam, śpiąc tak naprawdę, a nic się nie dzieje. No ja już lecę. No to pospiesz się, pospiesz. Starczy? Może być. Lecę rzeczy, znaczy nie rzeczy, tylko bandaże poprzemywać. O, właśnie, ja też mam brudny bandaż. Kowale wszystkich nie zrywać. No już mam w sumie zaleczone, więc git. No w ogóle jestem zdrowy całkiem. No, też już nie mam ran jednak. Dobra, i teraz sprawdźmy, czy mój sposób się nada, czy się nie nada. O. Tak średnio bym powiedział, okej. Okay. To ja muszę zobaczyć, gdzie ja to strzelbę tu wsadziłem. Nie wiem nawet, czy do puszek można strzelać. Właśnie, bo nie wiem, czy brać, czy nie brać. Teraz mam jakiś konkretny cel, bo nie wiem, czy brać Ja na klucz. razie nie mam. Bo nie wiem, czy brać klucz do kół, czy zostawić sobie i wziąć za to strzelbę. No, ja na razie nigdzie nie idę, tak. Dobra, to chwilowo mechanikę odkładam na bok. Zarepetuj? Co to znaczy zarepetuj? Mam tu, mam tu. Użyj oburącz. Zamontuj na plecy. Przestań używać. No nie róbcie sobie jaj. Serio? Ale lipa. Ja się z tą amunicją do strzelby chyba zesrałem. To znaczy? 90 naboi. Chyba dobrze. No mówię. Ona zajmuje mi prawie tyle, ile akumulator. A, w sensie, że tak ciężko. Nie zrozumieliśmy się. Nie, akurat to mi tam nie przeszkadza jakoś mega, ale... Tego jest tyle, że aż... Oj, jak jeszcze akumulator. Będę mikro. Ale 90 pocisków to nie jest jakoś dużo. Nie, ale na taką strzelbę, która ma może pojemność 5, 7. Nie wiem, nie testowałem, nie sprawdzałem.
Nadal nie wiem, jak założyć coś na przykład na snajperkę. Nie mam pojęcia. To się w craftingu robi? Ja akurat sobie zrobiłem taką strzelbę z krótką lufą. No ale ty zrobiłeś to gdzie? W craftingu normalnie potrzebujesz tam... akurat do lufy chyba potrzebowałem tylko czegoś ostrego, nie pamiętam. Klucz lufę strzelby, o co ci chodzi, tak? Mhm. Ale to nie jest to nadal. W sensie nie wiem, ja to mi to chyba zwiększy. Nie wiem, to mi to nawet zwiększyło. Czy to mi zwiększyło rozrzut, czy obrażenia z bliska? Ja tu bardziej mówię o tym, że. Wiem, Chciałem masz celownik i potrzebujesz do. Chciałem zamontować niego scope'a, nie? No wiem, o co chodzi. Nie mogę. Nie wiem, gdzie to się robi. Może musiałbyś na jakiejś Wikipedii czy czymś zobaczyć rodzaje broni. Może są jeszcze jakieś inne oprócz tych. Tak, ale na... Ja wyjąłem magazynek. Prawda? W sensie, tylko jak chcemy ponabijać tą celność sobie teraz? No właśnie chciałem sobie postrzelać do czegoś, ale... Lepiej byłoby mi na pewno z... sterownikiem optycznym, który mam w ekwipunku i pasuje niby na moją broń. Ciekawe. Jest jak było napisane, można zamontować na karabin MSR 788. Mam karabin MSR 788 i nie mogę go zamontować. Nie mam pojęcia dlaczego i jak to zrobić. Może jestem głupi. Być może. Ale tego nie widzę. Przysięgam, jeżeli tutaj trzeba, kurwa, zbadać przepis na to, żeby założyć celownik, to się zirytuje. Jak założyć celownik? Tutorial w książce. No, kurwa, to by była przeginka. To by była przeginka, naprawdę. Właśnie, nie mamy chyba telewizora, co? Nie? No, gdybyś jeszcze nie krzyczał, to by było fajnie. Przypadek kliknąłem Q. Dobra, potem się to ładnie pokłada. Dobra, maczetka na jedyneczkę, standardowo, młotek możemy odłożyć, jest niepotrzebny, młotki kamieniarskie tym bardziej trzeba odłożyć, bo są niepotrzebne. Puszki też na razie tu włożymy. A co pisma były tu chyba. Ja. Dobra. Ja w tej chwili... Biorę siekierę. Serio? O Jezu, dobra. Biorę siekierę i idę wyrąbać las. A potem coś pobudujemy. Ty możesz spróbować się zająć farmą, na przykład. Okej, okay, czyli zabawa w farmę. No czas najwyższy chyba. Biorę samochód, żeby w razie czego, wiesz, potem powkładać w bale. W
tylko nie pamiętam, to za pomocą łopaty chyba było potrzebne, bo rękoma też się niby dało, ale to czymś groziło. Znaczy tam masz łopaty, masz takie łopatki do pielenia i tak dalej. Chwila strzelby przestanę używać. My mieliśmy łopatę? Była. Mieliśmy. Poczekaj, tę strzelbę tutaj do swojej odłożę. A jak co, bo ci chyba nie powiedziałem, nie? Tu za tymi skrzynkami takimi, co mamy przy ścianie, co masz tam parę, to za nimi są takie dwie. I te dwie to są głównie takie nasze, takie, co chcemy sobie obsadzać, bo coś. Czekaj, bo się zębiakiem kłukę obok naszej bazy. Zerwał mi chuj. Jakiś był? Te. Dobra, tylko jeszcze nie zapytałem, nie? No. Na jakim terenie robić to, bo żeby później nie było jakieś... No tam masz dużo miejsca na taką farmę. A w sensie chodzi ci o to pole, co tu mam, tak? Tak. Czy tam po lewej stronie masz? W sensie tu mamy przy obok bazy, tam mamy ten duży Albo taki no, teren. obok bazy w sumie, tam jest lepsze. W sensie tam już mamy nawet ziemię wygrzebaną. No to tym bardziej, to wstać, tam konewkę nawet ci przywiozłem. Nasiona, broków. W sumie co chcemy zasadzić? Mamy tu truskawki, rzodkiewki, pomidory. Kreć wszystko, jak leci. Tylko upewnij się, że można to sadzić bez problemu. Nie wiem, czy pora roku na przykład, tak dalej. Miałem duży głód, nie zauważyłem tego. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Dlatego ja mu tak słabo idzie cięcie tego wszystkiego. Dobra, bale drewna zabieramy. Pewnie sobie krzywdę zrobi. Więcej nie możesz. Ty kurwa strzelasz. Ja nie strzelam. A no to były dźwięki strzelania. Wiem, słyszałem. Tak czekałem, jakby ktoś seryjkę walnął. No jak to przywiozę, to ja ci powiem szczerze, że drewna będziemy mieć, a mieć. Chyba nie będzie problemu, jak tutaj jedno pole zrobię truskawek, drugie zrobię broku. W żaden sposób nie będzie to problem. W sensie wszystko będzie jakieś posegregowane, nie? Ja musiałem zębiaka przejechać. O kurwa, ile zębiaków tu idzie? Robi się nieciekawie, stary.
Ej, no nie mogę go przejechać, naprawdę? No. I o to chodziło. Oj, Xona sobie zapalimy, żeby stresu uniknąć. Tylko wiesz, co ci powiem? No. Poczekaj chwilę. Że będzie musieli trochę więcej paczek ogarnąć. Naprawdę? Mhm. Nie może być aktor. W sensie więcej, bo kurwa żre tego na potęgę. Ja ci mówiłem o tym, żeby zbierać. No to nie zbierałem. No właśnie. Jak to jest, Shiro prosi aktor olewa. Tylko nie wiem czemu przy truskawkach zżarło mi więcej niż przy brokułach. To, czy to tak? Może wiesz, jakoś inaczej to jest liczone. Nie to żeby coś, ale widziałem, że zombiaki idą w twoją stronę chyba. Mi zajmę. Mogę postrzelać, czy... Możesz. Juchu, lecę po strzelbę. No już nie mogę tego wziąć. Od której strony? Od dołu je widziałem. O. No to test numer jeden. Czekaj, nie strzelaj jeszcze. Chcę zobaczyć to. Padło? Wiesz, w czym jest zależność? Hmm. Im większą szansę masz na trafienie, tym bardziej zielony wróg jest. W sensie ta jego otoczka wokół niego, nie? No to ja wszędzie miałem czerwone. No. To dużo myślałem, wyjaśnia. W sensie ja myślałem, że czerwone oznacza, że to wróg, nie? No ja tak że samo. Strzelę ja. W sensie, że cel, że to obierasz za cel. Ale powiem szczerze, ta broń trochę mi. Wiem, ale... że to był pojedynczy zombiak, ale... No właśnie, nadal wątpię, żeby to się udało z całą hordą zombie. Sorry, ale taka prawda. W sensie, jak może poćwiczymy trochę celność. Trochę bardzo. Tyle, że tylko że celność leci jak krew z nosa, jak chodzi o poziomowanie. Przynajmniej na pojedynczych zombie. Czy wiesz, no nikt ci nie broni jechać i tam spróbować sobie strzelać, nie? W mieście sobie rób to chcesz. Ja nie tam wiem, nie mam z tym problemu. Nie wiem, ja bym tam polatał, postrzelał trochę do nich. Uda to się uda, nie to się nie uda. Nie, ale to będzie... Tylko ty masz takie podejście, ja nie chcę zginąć. Ile ja postaci straciłem i to już tam lot to. No właśnie. Hej ho, przygoda. W pierwszej skrzyni masz jeszcze nasiona. W trzeciej też masz nasiona. Okej, to lecę posadzić. No tutaj, gdzie ja patrzę teraz. Tutaj broków wezmę, otworzę. Będziemy wpierdalać broków na potęgę. Ja szukam mojego młotka kulkowego i nie mogę znaleźć. A zwykły motek ci wystarczy? Wolałbym kulkowy. W sensie, czym one się różnią? No, zaiste, z tego co widziałem, to chyba... wydajnością i szansą na nierozjebanie przedmiotów.
Zastanawiam się, gdzie on jest. Nie brałeś go? Nie, ja mam swój. Młotek kulkowy? Nie, zwykły. Wziąłem go z magazynu. A, dobra, przepraszam. Jest tu. Dobra, i przerabiamy to wszystko, przerabiamy. Chyba, że coś się da innego zrobić. Ściana, drzwi, schody. Deski, deski. Ściana z balibal drewna, framuga. Deska, drzwi z drewna, podwójna drewniana brama, schody. Podłoga z drewna, skrzynia z drewna. Meble. Co daje palik z drewna? A drewniany płotek, okej. Okay. Wiem jedno. Broku mamy już całą jakby taką jedną, nie wiem jak to nazwać, uprawę. Mhm. W sensie wiesz, trzy paski po sześć. Nie gadaj. Co? Wiesz ile zabrakło? Hmm? 8. Do całej farmy. Cóż mogę rzec? Autruskawek nawet jednego pasma nie mamy. Ciekawe, czy teraz z tych warzyw na przykład da się jakoś nasiona robić, nie? Właśnie pytanie, czy to będzie coś rodzaju aka Minecraft, gdzie bierasz powiedzmy taką pszenicę i z jednego nasiona, które posadziłeś, później ci wypada 3. Nie wiesz nawet jak. Chcesz sobie włócznie zrobić? Chyba nie. Niepotrzebna mi chwilowo. Przynajmniej tak myślę. Panie, co my będziemy chcieli z tym zrobić? Z czym? Z tym, co tu leży. Z tych desek? Mhm. Deski to ja sobie poprzerabiam, spokojnie, amigo. Jakby, co chcesz zrobić z tym? Na pewno teraz skrzynki porobię jeszcze do końca. Nie, bo mi już HP zapierdziela głupie. A właśnie. Gdzieś będziemy musieli ogarnąć butle z gazem. Bo podejrzewam, że jak wypełnimy palnik, to blokują się craftingi od tego od spawania. Ja zaraz w ogóle trochę poczytam na temat tych rzeczy. Może coś jeszcze sam znajdę. Czego brakuje? Desek brakuje. No i widzisz, już część desek zużyłem. Osiem desek, skrzynia z drewna. Już nie masz? Dobra. Teoretycznie po jednej stronie już mamy skrzynki.
Jak to wygląda? No. Można sobie klikać. I wiesz co, chyba jednak te skrzynie to ja poprzenoszę tutaj na tą jeszcze jedną ściankę. Bo nie wiem, czy będziemy tak korzystać z tej ściany również. Nie wiem, jak sądzisz. Z tej nie mamy co Bo korzystać. tu jest ciężko nawet cokolwiek znaleźć. W sensie, wiesz, no to jest jednak od dołu, nie? A tak tutaj będziemy mieć ładnie rozdysponowane i tak dalej. Pytanie, czy da się zbudować jeszcze jakieś, nie wiem, oznaczniki? Ramugę, drzwi. Jakby było znaczniki, to groby można by było porobić. No właśnie. Meble, No. drewniany znak. Groby, fajna rzecz. Trzy deski. Nie wiedziałem, że będzie nam mydło potrzebne do gotowania. Ale da się przerobić zombiaka? Na mydło? W sensie nie wiem, bo mamy tutaj w zakładce, gdzie powinniśmy mieć ogółem takie rzeczy do gotowania. No. Mamy jakieś miski, jakieś kartony jajek i tak dalej. Już pomijam długopis, bo to już mniejsza. Zestaw do szycia. Mamy A, jedno, w sensie w kuchni, myślałem, że w craftingu. nie, mydło. Dobra, nie zrozumieliśmy się. Pozdrow dla kumatych. Dobra, po prostu mydło. Łe, nie da się. Okej, mogę mydłem bić? Nie da się robić znaków, lipa. Nie da się mydłem bić. A wyrzuca, może ktoś się poślizgnie albo coś. Zostaw mydło. Jaka lipa. Naprawdę się nie da zmienić nazwy skrzynki? Ale Lipton. Oj, zawiodłem się, bardzo się zawiodłem. No to co, no to poza odcinkami idziemy sobie postrzelać, ja idę. Czy raczej ty sobie pójdziesz, bo wiesz, że ja to tak średnio. Zależy. Różnie. Oj, tu mi sobie agregacik stał. No tylko wiem, że moja kolejna postać już wtedy padnie, jak pójdę sobie na takie strzelanie. Czemu? Bo zazwyczaj tak jest, że jak idę solo adventure, to moja postać kończy w grobie. No i przesadzasz. Ostatnio poszedłem. Ty ogólnie zazwyczaj padasz, więc to też wiesz. No, więc arma. No, aktor. Oczywiście, Shiro musiał znów coś przypierdolić. A w sumie wiem, co mogę teraz sobie porobić. Mogę wsiąść, rozładować. Wziąć. Wziąć. Nie ma czegoś Rozładować. takiego jak wziąć aktor. Nie Dobra. rób lipy. Rozładuj strzelbę. I przeładuj strzelbę. Rozładuj strzelbę. Przeładuj strzelbę. I leci mi exp. Serio? Ale to przeładowywanie chyba tylko leci. Rozładowywanie strzelby. Ale dobrze mi się wydawało, że przeładowywanie chyba ci tylko leci. Ale wiesz, w trakcie walki zawsze coś, nie? I powiem ci, Jakby. że te skrzynie i tak będą do wymiany. Niestety. Rozładowuję. Bo te skrzynie takie jakby oryginalne z tych hangarów, no nie? Mają o 20 więcej zasięgu. I teraz prowadzamy naboje i Filter.
Przeładowywanie poziom pierwszy. Peter. I tak Awk Farma jutro. A ile cię głód nie dopadnie. Właśnie mam taki teraz minimalny. No w sumie też. Ale chyba leci jeden punkt za nabój. Więc bieganie ze strzelbą i przeładowywanie. Wprowadzamy naboje. I wyjmujemy naboje. I znowu wprowadzamy na moje. Dobra, aktor. Co ty na to, żeby tutaj przechowywać puszki i tym podobne? I takie rzeczy mniej, tak to nazwę, potrzebne? Można. W jednej będą na przykład alkohole, nie alkohole. Długo w sumie pewnie jakoś i tak nie poleży tam. Na górze można to włożyć. A tu będą alkohole. Dobra. Napoje będą w drugiej. Puszki. Weźmiemy, też sobie przełożymy. O, piwo w butelce jeszcze jest. Tu piwo w butelce niech jeszcze sobie leży. Dobra. Chwila, co to jest? Zarepetuj. Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, ale to jest coś dziwnego. Bo też nie chciałbym kliknąć tej nie, rzeczy. Ja klikałem. Rozładuję ci broń po prostu i załaduję ponownie. Nie wiem, czy to nie jest jak za przeładowanie, tylko razem chyba z czyszczeniem, ale nie jestem pewny. Już mam połowę przeładowywania drugiego poziomu. Peter. I wprowadzamy naboje. I rozładowujemy naboje. I wprowadzamy naboje. Tych poziomów jest tu aż 10. To będzie co robić. Aha, tylko zobacz, ile potrzebujesz. Nie widzę w sumie dalszych. Tam chyba jest 150 tysięcy za przedostatni albo ostatni. Ja w tej chwili na sile, na ostatni poziom mam 150 tysięcy, przepraszam. Na ostatni, na 10. A nie wiem, czy to są pod to jakieś książki może? Nie wiem, ja mam przeładowywania 52 na 75 pierwszego poziomu. Ja zaraz wbiję drugi poziom. Nie, przepraszam, za nabój lecą 2 punkty. W ogóle ty widzisz, jak jakiś poziom wbijam, czy... Nie. Drugi poziom przeładowywania. Na szczęście nie widzę. Bo by mnie chuj strzelił. No to czekaj, za trzeci poziom 300, no to rozładowujemy. Cheater. I znowu wkładamy naboje. I znowu puszce, co zrobimy sobie gdzieś indziej. Będą przekąski, na górze będą napoje. Tylko za jakiś czas musimy się zająć innymi parkami typu elektryka, spawanie, krawiectwo. No właśnie, ja mam zamiar nawet teraz to porobić. Tylko w sumie nie wiem, co robić, żeby je, no. Zrób minutnik. Czasopismo naprawy samochodów osobowych. Czytałeś to, czy nie? Mając perk mechaniku, mam wszystkie czasopisma już nabite. A spawacza? Spawacza jeszcze nie czytałem, bo
Nie mam, nie brałem nic pod spawacza chwilowo. Ale mogę zobaczyć. Zaraz. Czekaj, instrukcja obsługi agregatu. Uczy obsługi agregatu. A to rozumiem, że mając agregat. Kurwa, jakim trzeba być debilem, żeby nie umieć obsługiwać agregatu? Ja nie rozumiem tego naprawdę. Nick musi się zaczynać na K, kończyć na A, W, R. Dobra, wrzuciłem ci wszystkie czasopisma i instrukcje. Spawacz numer 4. Elektronika, elektryka, prąd, nie tylko. Zrób minutnik. Klej. Nawet mi pisze obok czasopism. Niektóre schematy znasz dzięki profesji lub cechom. Powiem ci, że w sumie te minutniki mogą nie być głupie. Rzucasz minutnik z dźwiękiem. Mam dżdżownicę. Dżdżownicę? Dżdżownicę. Dżdżownicę? Dżdżownicę. Dżdżownica. Masz, nawet na ziemi będzie. No dżdżownica. Dżdżownica, no superowa. Dżdżownica. Trochę jak rabarbar. Łabałbał. Idol. Oj. Nic innego do czytania już nie widzę. Jakieś czasopismo, to można przełożyć. Puszka po napoju. To jest mój pierdolnik. Jak większość tutaj, to jest mój pierdolnik. Dobra, zapal papieroska, bo widzę, że cię nęci strasznie. Co? Ja biegłem i klikam E, żeby drzwi otworzyć, nie? No. Odsunęło mi zasłony. Gratuluję. Piwo w butelce się chłodzi. Jakby co to było do reala, jakby co. Nie! Nie mówię tego w realu. Z mamy łazienek. Da się to rozmontować? Ja sobie patrzę, może gazowy. Fajnie by było w coś postrzelać. Ej, szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego jak tarcz strzelniczych. No właśnie, to mnie też boli strasznie. Bo można by było sobie takie tarcze postawić i można by było sobie po prostu strzelać. To jest słaby fakt faktem. Niby takie sebo. Niby to postawisz na jakimś polu, co nie? No. Masz to ryzyko, że trochę zombiaków przyjdzie, bo usłyszy, nie? No właśnie, ale jednak zawsze wiesz. To wtedy możesz przekonać się o swojej celności w praktyce. Jak przyjdą. Na strzelnicy masz tutorial. Dobra, trzy deski zostały jeszcze. Dobra, co się robimy jeszcze w tych odcinkach, czy już? Właśnie tak się zastanawiam. Jest już w sumie 22. Można by było powoli kończyć. Wow, ty parkurowiec, uspokój się. Zabiorę jedno piwo w puszce, myślę, że nie pobijesz. No jak nie? A, no tak. Dobra, następny odcineczek. Następny odcinek, czegoś tak, który ja myślę, że możemy trochę zwiedzić tych zielonych budynków.
I niekoniecznie w tamtym miejscu przy głównej drodze, bo przy głównej drodze jest dużo zombiaków. Chodzicie ogółem, tak? Ogółem, tak. I myślę, że moglibyśmy jeszcze raz przejechać się na stację kolejową i wyjechać ze stacji kolejowej troszeczkę na południe. No to ci zaspoileruję tych w mieście tutaj, co mamy. Średnio opłaca nam się. Czemu? Bo na przykład jeden z tych większych tutaj to jest biurowiec, drugi to jest taki przebieralnik. Kurwa, Chyba, że ci... wiesz co, Chyba, że zadrapałem się przeskakując przez płotek, kurwa, naprawdę. No i krwawienie, zaraz no. Umrzesz. Zaraz umrzesz, uważaj. Może nie umrę, ale... Podleć po bandaże, wykrwawisz się zaraz. Moja postać umrze zaraz od tego na zawał, zejdzie. Żebyś ty zaraz, kurwa, nie umrł. Żebyś ty zaraz nie umrł. Przestań się bawić. Da się płotek rozmontować? Da się. Gdzie mam młotek kulkowy? Czy ja go... Naprawdę go wyniosłem gdzieś, czy mi się zepsuł? Ty, bo już mam nadmierny wysiłek, ledwie mogę iść. Opa. Dobra, możemy chyba już kończyć powoli, nie? Dobra, moi drodzy, w takim razie pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro jest aktor. Siemanko. Tak jeszcze aktor tutaj patrzę, że nie możemy mieć tego agregatu w pomieszczeniu. Jeśli włączysz go tutaj, wypełni budynek szkodliwymi spalinami. Więc lipa. Niestety trzeba go przenieść. Przynajmniej nie w tym pokoju. No nie w tym pokoju, definitywnie. Ale go podłączyłem. Teraz go odłączam. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!